A więc siemandero moi drodzy, z tej strony Kładowy Vlog i Iwan na kanamie Outlanderze 1000. Generalnie sytuacja jest niesamowita, bo okazało się, że ziomek od kilku lat mieszka kilometr ode mnie. Ja nie miałem o tym zielonego pojęcia, ale na szczęście odezwał się poprzez vloga. Także spoko. I dopiero dzisiaj się w ogóle spotkaliśmy pierwszy raz. Idziemy sobie się tak lajtowo kawałeczek przejechać. Myślę, że za kilka dni Iwan da mi Outlandera do przyjażdżki, żebym nagrał wam na nim vloga. Także będzie ciekawie. Ma jeszcze Renegade'a 1000 kanama, więc no jak dobrze pójdzie, to przetestuję te dwa pojazdy i opowiem wam trochę więcej o tym wszystkim, bo no generalnie może się zapowiadać grubo. Kierunkowskaz. Nie mamy interkomów, to nawet nie mam jak powiedzieć o tym, ale ziomek już sobie zamówił interkom, także mamy teraz kładową kwarantannę. Zarówno ja, jak i on, także myślę, że sobie trochę pojeździmy przez te dni. Ale z interkomem to będzie dużo, dużo lepiej i wygodniej. Generalnie ten kanam jest wyposażony we wszystko, w co może być wyposażony. Nawet ma kufer z głośnikami z tyłu. Panie. Kufer z głośnikami jest sztosem. Jak będą interkomy, to będzie, kurczę, no mega jazda. Bo wiecie jak to jest, jak się jedzie samemu z kimś, to jest tak, kurczę, gada się do samego siebie i jest tak dziwnie. A interkom to jest jednak no sztos. Kurde, co ja gadam w ogóle. Ale jest jeden plus tego wszystkiego taki, że w końcu znalazłem sobie ziomka tutaj z okolic, który ma kładziory. Kilometr, czajcie, kilometr od siebie mieszkamy. Śmieszne, śmieszne, naprawdę. W ogóle dzisiaj nie miałem w planach jeździć kładziorem, ale pojechałem do Iwana na garaż. Pogadaliśmy chwilę, no i tak jakoś nas naszło. Mieliśmy to robić jutro, ale zrobimy to dzisiaj i jutro. Iwana wam jeszcze przedstawię, bo to nie jest chłopak z byle jakiej pierwszej łapanki. Tylko wiele, wiele osób go może kojarzyć z różnych szalonych rzeczy, ale to kiedy indziej o tym. Ostatnio w ogóle GoPro mi się odkleiło, to z kasku. Mam nadzieję, że dzisiaj, kurczę, no przykleiłem sobie je od nowa, więc mam nadzieję, że mi nie odpadnie. Ten kanam ma amortyzatory Foxa, także tutaj na pewno, porównując do CF Moto, to będzie znaczna przepaść. No ale to na dniach wam opowiem. No jestem bardzo ciekawy, jak ten Outlander na Foxie będzie wybierał. Ciekawe, czy będzie aż taka różnica, że mi urwie dupę, czy taka różnica, ale jednak nie urywająca dupy. Ciekawe, ciekawe. A druga kwestia, to ciekawe jak to będzie mocowo, w sensie takie odczuwalne przyspieszenie. No bo tutaj też nie oszukujmy się, pewnie będzie to na korzyść kanama. Chociaż, znaczy, albo na korzyść kanama, albo będą szły w miarę równo. Bo z Marcina Polarisem jak się próbowałem, no to te sprzęty szły równo. Do pewnego momentu. W sumie dalej tam nie próbowaliśmy, jakby to było, ale na pewno gdzieś tam Polaris by odstawił, to wiadomo, no bo jest sprzętem jakby trochę innej też klasy. Kurczę, niby 4 stopnie dzisiaj, nawet nie całe, a gorąco. Trzeba otworzyć szybkę. Ale to jest też tak, że jak człowiek stoi i nic nie robi, to jest zimno, a jak siadam na kładziora, to już jestem chory na kładziory, no i to tak o. Taki life. Ocie panie. Dzięki. Kurczę, ale już mi się przypomina ta jazda w lecie na kilka kładziorów. Jak to wszystko się kurzy po prostu.
To jest masakra. Wiecie, generalnie jak się nie nagrywa vlogów, to nie przeszkadza, ale jak się nagrywa vlogi, to na tej kamerze się robi taki syf. Kurde, właśnie zapomniałem już, jak to jest mieć shooter piach w zębach. No i tak, zjechaliśmy sobie w jakieś dzikie, szalone lasy. O, akurat w tych terenach jeszcze nie byłem. Także sobie też zapiszę traka. I może jeszcze kiedyś tu wrócę. Sprawdzałem sobie w ogóle, czy mi GoPro nagrywa. Bo czasem lubi coś ześwirować. Ja myślę, że teraz, jak się już styknęliśmy i jak mnie Iwan tak nie przeciora, że mnie zabije, no to myślę, że będziemy dużo śmigać. Jutro mam przyjść interkom, także kurczę, też zajebiście. Ocie panie, do jutra tu będziemy stać. Zawsze tu kurczę, jak jechałem z Rzeszowa, to widziałem to, ale nigdy nie zajechałem kładem, w sensie. No i nice. Ocie panie. Asystent zjazdu w CF Moto działa wyśmienicie. Wystarczy delikatnie nogą przytrzymać hamulec. Panie, tu hopka jest. Ale panie, mogliśmy futeczkę tu pyknąć. Ocie panie, Kamil szaleńcu. Elegancko, kurde no. Ja słyszałem o tym miejscu wiele razy, ale nie miałem okazji nigdy tutaj być. Ale powiem wam, że tak interkomów brakuje, że szok. Ja nie wiem, czy sobie nie założę gogli do tego kasku. Bo nie wiem, jak to będzie z szybką, bo trochę się ciepło robi, a jeszcze w lecie to kurde, to będzie masakra chyba. Chociaż gogle, no nie wiem, sam kurde. Ha, tutaj to byłem. Tu byłem raz z ziomeczkami. Albo i nie. Tak, tak. O panie. Radę. Wypróbujemy asystenta zjazdu znowu. Kurde, ja nie wiedziałem, że on takie tego u siebie. Ciasnawo było. Ocie panie. Kurde, ja za szeroki troszkę jestem. Jeszcze nie mam tak wyczajnego tego kłada na szerokość i to jest najgorsze. Spoko, takie piaseczki nawet. Ale na takich kurczę podjazdach to jednak
No, ten kład jest szeroki. Znaczy generalnie jest wielki, nie? I czasem można gdzieś tam zahaczyć niemiło. Takie tereny. 15 km od domu. Niecałe w sumie. Jak ten, jak na Florydzie tutaj jest. No nie. Tędy? Gdzie to takie podjazdy dla takiej krowy? O kurwa. Co? Nie, nie, pytałem się czy tom jechać, wiesz? To, ale byśmy się zrobili. Cofniesz? O kurwa. Jak ja tak nie lubię cofać na kładzie. Czyli tutaj jeszcze raz podjeżdżamy? Dobra, spoko, to jedź. Ocie panie. Ale byśmy się tu cmoknęli. O, no kurde. Ocie panie. Pójdę tu? No tam spać to by było kurwa średnio. No na tym podjeździe ze skarpą to się troszkę spociłem, bo nie mam tego kłada tak obytego, w sensie szerokość kół, którym torem dokładnie one jadą, no, ale na szczęście jakoś to poszło. Aha. Kurwa. Miało być bez kombinowania. Spoko. Tędy do Orlenu jeszcze nie zajeżdżałem. Masakra. Także tak. Przerwa i lecimy dalej. Dzisiaj tak o. Króciutko, zapoznawczo, ale mega, mega przyjemnie. Ziomkowi dojdzie interkom, to wtedy kurczę pojedziemy sobie te moje traki poobczajać. Szalone, szalone traki. Generalnie wbijajcie łapki w górę, jak będzie nie wiem, 200 łapek w górę pod tym filmem, to ziomek mi da Outlandera, żebym sobie nim chwilę pojeździł i zobaczył, opowiedział wam o wrażeniach takich pierwszych, no bo wiadomo, nie będę go gdzieś tam testował, bo co ja tam mogę testować jakoś, no nie swój sprzęt, ale takie pierwsze wrażenia spokojnie mogę wam opowiedzieć, bo jednak kilkoma kładziorami już w życiu jeździłem. Ocie panie. Toż to Czarnobyl, elektrownia jak w Czarnobylu. Jak tu jest głęboko? Nie wiesz, kurwa, ale tu jest w razie czego objazd, nie? Aha, dobra, nie, kurwa, tu nie ma objazdów.
No tak. A tu nagle chlup. No nie, no chyba luz. O kurde. Spoko. Daliśmy sobie radę. Jak tu jest głęboko? Nie wiem, ale jedzie. Dobra, moi drodzy. Chyba już kończymy. Chociaż nie wiem, gdzie jesteśmy. I nie wiem, co tutaj się jeszcze wydarzy. Natomiast, żeby wam nie przedłużać, uważajcie na siebie. Uważajcie na to całe gówno, co się teraz dzieje dookoła. Generalnie starajcie się jednak zostawać w domu. Możecie tylko kładziorami jeździć na odludzia. Pamiętajcie, nic więcej. Dobra, moi drodzy, siemandero, peace, yo. Dobra, no to jesteśmy w kontakcie, nie? I ten, dawaj znać, jak dojdzie interkom i będziemy jeździć, nie? Bo masz czas, nie? No, dobra, narka. Macie panie.